Chyba żaden z sympatyków drużyny Orła Białego z Brzezin Śląskich, obserwując w trakcie przedmeczowej rozgrzewki graczy Dąbrowskiej Unii, nie przypuszczał, że lekcja futbolu, jaką w sobotę 21 kwietnia lider okręgówki w katowickiej grupie czwartej udzieli miejscowej jedenastce, będzie tak sroga, a końcowy rezultat tak wysoki. Owszem, na trybunach liczono się z porażką, jednak żaden z miejscowych nie spodziewał się aż takiego nokautu. Mecz rozpoczęli Dąbrowianie i od samego początku było widać, że interesuje ich szybkie objęcie prowadzenia. Z autu Patryk Taraszkowski bezpośrednio w pole karne, gdzie najpierw Szwardze nie udaje się dobrze trafić, a potem Cygnarowi dojść do piłki. W odpowiedzi gospodarze wychodzą z szybką, dobrze zapowiadającą się kontrą, która jednak po kilku wymianach kończy się na nodze Sebastiana Kozińskiego. Za chwilę akcja przenosi się na przeciwną stronę boiska, tam w polu karnym gracz Orła zagrywa ręką, a sędzia nie ma wątpliwości i dyktuje rzut karny. Piłkę na 11 metrze ustawia kapitan Dąbrowian Dawid Szwarga i po chwili płaskim, mocnym uderzeniem w lewy róg myli bramkarza, tym samym otwierając wynik meczu. Minutę później Unici mają pierwszą okazję do podwyższenia rezultatu. W środku boiska futbolówkę przyjmuje Paweł Cygnar, podciąga kilkanaście metrów, ściąga obrońców, po czym w szesnastkę odgrywa do Przemysława Knapika, który jednak do piłki nie dochodzi. Kolejną szansę na podwyższenie Unici mają już kilkadziesiąt sekund później. Po podaniu od Szwargi Cygnar zagrywa na lewą stronę do Wojciecha Franiela. Franiel natychmiast dośrodkowuje w pole karny do Taraszkowskiego, któremu mimo dobrej pozycji strzału na bramki nie udaje się oddać. W końcu rezultat ulega zmianie. Po błędzie obrońcy Orła piłkę przejmuje Jakub Cichy, nie zwlekając odgrywa Cygnarowi, ten krótko do wbiegającego w szesnastkę Knapika, który z pierwszej piłki trafia jednak w Stańczyka, po czym Maciej Kruczek kieruje piłkę do siatki, tym samym podwyższając wynik 0-2 dla Dąbrowian. 4 minuty później Unici mieli kolejną bramkową okazję, kiedy to po akcji prawą stroną najpierw na bramkę uderzał Maciej Kruczek, a potem Pawłowi Cygnarowi nie udało się czysto trafić w piłkę. Dąbrowianie konsekwentnie rozbijali próby wyjścia z piłką przez rywala. To już 12 minuta i następna bramkowa okazja. Cygnar świetnie w tempo do Kruczka, któremu jednak niewiele zabrakło, by przelobować golkipera Brzezinian. Dominacja graczy Unii rosła z każdą boiskową minutą, a przyspieszanie tempa gry i kreowanie strzeleckich okazji przychodziło im z lekkością, jakby bez większego trudu. Zresztą tego dnia gospodarze pozwalali gościom na naprawdę wiele. Dąbrowianie z łatwością neutralizowali każdą próbę zawiązania ataku gospodarzy i w pełni kontrolowali przebieg meczu. To 22 minuta. Z własnej połowy Szwarga i długie podanie do Cygnara. Ten odgrywa do wychodzącego na pozycję Knapika. Knapik wpada w pole karne, gdzie po chwili fauluje go Szymon Sobota, a sędzia nie ma wątpliwości i po raz drugi tego dnia dyktuje rzut karny. 11 na 3 gola w meczu zamienia Maciej Kruczek, dla którego to już 13 trafienie w sezonie. Mimo straty 3 goli, najjaśniejszym punktem swojej drużyny zdawał się być strzegący bramki Dariusz Stańczyk. Praktycznie przez pierwsze 2 kwadranse gospodarze nie istnieli w ofensywie. Dopiero w 32 minucie udało im się zbudować w miarę składną, godną odnotowania akcję, którą jednak rosły Marek Nowak zakończył bardzo niecennym strzałem. Goście natomiast grali swoje, czyli ofensywnie i konsekwentnie, co rusz poważnie zagrażali bramce Dariusza Stańczyka. Z przyjemnością oglądało się Unistów w tej części spotkania, co przyznawali nawet fani gospodarzy. Dąbrowianie mieli bowiem nie tylko ochotę do gry, ale i pomysł na zdobywanie kolejnych bramek. Obraz gry w drugiej odsłonie meczu nie uległ żadnej zmianie. Zaledwie 2 minuty po przerwie Cygnar podał na prawo do Kruczka, ten wycofał do niego, a Uniści mogli się cieszyć z kolejnej bramki. Bramkarz gospodarzy był w tej sytuacji bezradny. Na kolejną bramkę kibice nie musieli zbyt długo czekać. Zaledwie 3 minuty później Krzysztof Bąk znakomicie uruchomił Knapika. Ten minął bramkarza, dośrodkował na głowę Piotra Witonia, który nie miał najmniejszych problemów z umieszczeniem piłki w pustej bramce. Było 5-0. 54 minuta. Tym razem dwójkową akcję przeprowadzili Stefański i Cygnar, ale strzał tego pierwszego minimalnie minął prawy słupek bramki strzeżonej przez Dariusza Stańczyka. 120 sekund później Cygnar z rzutu rożnego dośrodkował w pole karne. Głową strzela Dawid Szwarga, bramkarz broni, ale dobitka Knapika nie pozostawiła żadnych złudzeń. Mieliśmy już 6-0.
W 65 minucie piłkę przejął Cygnar lobem, podał do wbiegającego Witonia, ale niestety ten przekombinował i z ostrego kąta trafił jedynie w boczną siatkę bramki. Zaledwie minutę później podopieczni Piotra Pierścianka zdobyli kolejną bramkę. Cygnar dośrodkowuje z rzutu rożnego, jeden z obrońców wybił piłkę wprost pod nogi Krzysztofa Bąka, a ten popisał się bardzo mocnym strzałem, nie dając najmniejszych szans na interwencję bramkarzowi gospodarzy. Mieliśmy 7-0. To już 79 minuta. Prostopadłe podanie trafia do Witonia, który mimo wychodzącego Stańczyka bez problemu podwyższa wynik spotkania na 8-0. W ostatnich 10 minutach spotkania zawodnicy z Dąbrowy zadali jeszcze dwa ciosy. Najpierw w 83 minucie Kruczek podał do Knapika, który w sytuacji sam na sam podwyższył wynik na 9-0. Sześć minut później ten sam zawodnik w polu karnym gospodarzy wycofał do Kruczka. Kruczek podał wzdłuż bramki do niepilnowanego Witonia i mieliśmy wynik dwucyfrowy. Unia strzeliła 10. gola. W doliczonym czasie gry zawodnicy gospodarzy mieli jeszcze jedną szansę na honorowego gola, ale ich strzał z rzutu wolnego obronił Marcin Dziurowicz. Orzeł Biały, Brzeziny Śląskie, Unia Dąbrowa Górnicza 0-10. Z pewnością zwycięstwo dąbrawian niespodzianką nie jest. Małym zaskoczeniem mogą być rozmiary sobotniej wygranej podopiecznych Piotra Pierścionka, którzy tej wiosny bez względu gdzie rywalizują, prezentują się znakomicie. Z meczu na mecz grają futbol coraz dojrzalszy, poukładany w każdej formacji, dzięki czemu przekonująco i efektownie wygrywają kolejne ligowe starcia. Zależało nam na tym generalnie, żeby sprawnie ofensywnie grać, żeby po to stworzyliśmy przewagę w centrum poprzez osobę Bartka Barhana, żebyśmy się utrzymywali przy piłce i żebyśmy zabierali chęci przeciwnikowi. No, zależało nam na tym, żeby strzelić szybko bramkę, żeby otworzyć ten mecz i kontrolować go. Zależało nam w głównej mierze na tym, żeby ten mecz od samego początku do samego końca był pod naszą kontrolą. To nam się udało. Tak jak mówię, sprawni w ofensywie byliśmy. Podbieraliśmy piłkę, szybko przenosiliśmy, atakowaliśmy i o to w piłce chodzi. No, nie graliśmy na zasadzie, żeby grać w szerz i w tył, tylko pchać tam grę do przodu. Więc to nam się udało. Zmieniliśmy sporą ilość zawodników, zmieniliśmy ustawienie, bo przeszliśmy na ustawienie na dwóch napastników, zagraliśmy 4-3-1-2 zupełnie innym ustawieniem i wykorzystaliśmy tą siłę ognia, bo Piotrek z Przemkiem bardzo dobrze współpracowali. To jest nasze alternatywne gdzieś tam system grania. Weszła kolejna osoba, która zadebiutowała, Maciek Wróbel, więc te zadania, które mieliśmy. Główny cel zrealizowaliśmy, głównym celem było zwycięstwo. Zagraliśmy bez kartek, kolejny mecz. To już jest piąty mecz, gdzie nie gramy i nie łapiemy tych kartek. Także wiele rzeczy zrealizowaliśmy, czego nie zrealizowaliśmy. No, oczywiście mankamenty w naszej grze są. My nie jesteśmy bardzo dobrym zespołem, mamy bardzo dobrych piłkarzy, ale jeszcze gdzieś tam mankamenty jakieś delikatnie są. Oni o tym doskonale wiedzą i sami sobie gdzieś tam wytłuszczają pewne rzeczy, także spokojnie, cierpliwie przygotowujemy się do następnego meczu w dobrych nastrojach, po wysokim zwycięstwie, no ale morale zespołu na pewno rośnie z każdym kolejnym meczem, coraz więcej spójnych, takich dobrych, ofensywnych akcji, także jesteśmy zadowoleni, gratuluję chłopakom, bo to jest ich zwycięstwo, cały czas mówię, powtarzam, moja rola jest żadna w tej sytuacji, oni wychodzą, grają, strzelają bramki, sami sobie zadania ustalają, więc to jest zasługa 100% zespołu.